i szukali chyba narkotyków, także jest jakaś akcja tutaj za oknem. Nie będę filmował tego, bo nie chcę, żeby mnie zatrzymali, ale takie rzeczy się we Francji dzieją. Witajcie w kolejnym dniu naszej podróży. Jedziemy do Francji teraz. Jesteśmy w Niemczech, za chwilę przekroczymy granicę z Francją. Chcę wam tylko powiedzieć, że Kasia mi montuje vloga. Pierwszy raz w życiu Kasia mi zmontuje. Także jak wczorajszego vloga obejrzeliście, to właśnie go zmontowała Kasia. Oceńcie, jak wam się podoba. Ten vlog, jak rozpakowuje ten grzejnik olejowy, to Kasia go zmontowała. Jesteśmy we Francji, właśnie opróżniłem kasetę na postoju, ale chcę wam pokazać, jak wygląda tutaj ten śnieg słynny we Francji. Tak wygląda śnieg. Nie wiem, czy w Polsce już macie śnieg, ale we Francji tak to wygląda. Lecimy dalej. Jedziemy sobie Francją i zobaczcie, ile tutaj jest śniegu na łąkach. Tak z 5 cm. Ładna pogoda, prawda? Ale ja wam chcę pokazać, że właśnie skończyłem montować vloga i wrzucam go na YouTube'a za pomocą tego naszego modemu Xoxo Wi-Fi. Odpaliłem go, także trzeba chyba z 3 minuty albo do 5 minut poczekać, aż się wszystko tutaj załaduje, złapie sieć. Nie wiem czemu, ale ta dioda na środku nie świeci, a jednak internet jest. Powinna chyba ona świecić. Tutaj mamy zasięg. Zasięg dwie kreseczki. Teraz świeci. Tak czy siak po prostu działa i ładuje wam odcinek na YouTube'a. Także jest już 30%. Filmik ma 13 minut około, będzie się ładował godzinę, także nie jest źle. Poza tym zobaczcie, ile tu jest kabli, ja po prostu nie ogarniam tego. Zobaczymy, co tam u rodzinki. Cześć rodzinka, co tam u was? Kończymy śniadanie jeść. Super, Szymek się bawi. Tu jest w ogóle taka fajna przestrzeń w tej przyczepie, że dzieci mają takie miejsce, żeby się bawić. Szymek tu się klockami zawsze bawi. Co Ania? Co chciałaś pokazać? Talerza. Tu mamy talerzyki jednorazowe, ponieważ w podróży nie chce nam się myć naczyń, w ogóle mało wody jest. Zaraz idę szukać wody. Ania się nauczyła nosić talerze na głowie. No fajna ta edukacja domowa. Fajna. Ja też, mówisz równowagę. Idę w poszukiwaniu wody, ale chcę wam pokazać jesień we Francji. Oto jesień we Francji. Jak w Polsce. O, jest woda, zobaczymy, czy nie zakręcili na zimę. Zakręcili na zimę. A nie, jest, ale fajnie. Myjemy zęby, proszę państwa. A my pokażemy wam, ile nachuchaliśmy przez noc. Zobaczcie, ile tutaj jest wody. Może da się to otworzyć. I zobaczcie, wody, że hej. Ja może chusteczkę wezmę. I to wszystko zgarniemy. Jest tyle wody. Kasia zauważyła, że jeszcze tam w szafie jest dużo wody. Zobaczcie, ja wam zbliżenie zrobię. Tam jest woda. Ja to teraz wytrę. Ale wody, zobaczcie, mokro. W szafie. Ale pokaż. Tu. Jak już mam stół złożony, to wam coś pokażę. Szymuś, odejdź na chwilę. Muszę się dostać pod kanapę. No, tutaj jest zbiornik na wodę. I chciałem wam powiedzieć, że jakbyście kupowali czasem nową przyczepę, to kupcie sobie większy zbiornik. Tutaj mamy 20 litrów. I ten zbiornik nam bardzo szybko się opróżnia. Starcza nam na śniadanie i na obiad. Także dwa razy dziennie muszę napełniać ten zbiornik. Jest po prostu za mały. Znaczy dla takiej rodziny jak my. Może dla dwóch osób by był w sam raz. To jest taki od zawsze. Taki tak, od zawsze. No my w tej starej przyczepie mieliśmy 50 litrów, czyli 30 litrów większy. I tam naprawdę na cały dzień nam starczyło. I jak widzicie, tutaj jest czujnik napełnienia, więc można sobie na komputerku sprawdzić. Zaraz zobaczymy. Tu jest woda. I mamy, już mamy końcówkę, czyli no jeszcze nie wyjechaliśmy, dopiero co napełniłem. No powiem wam, że głowę sobie umyłem. Wiecie także co? Może dlatego ta wiecie woda tak co? Zeszła. Widzowie? Co? Nie piszcie złych komentarzy, bo mój tata miał brudne paznokcie. O kurczę, no wiecie co, tak się paznokcie brudzą, że hej. Przepraszam. Wyznaczamy czas na przerwę.
słuchajcie, właśnie przejeżdżaliśmy przez Lyon, ale nie udało mi się nagrać. Był most, a na moście były poukładane krzesła, 100 krzeseł, jakaś blokada była. Także tutaj chyba te żółte kamizelki grasują. Słuchajcie, stoimy właśnie, dostaliśmy mandat od policji francuskiej, ale nie będziemy mówić dlaczego, bo nam trochę wstyd. Także 90 euro jesteśmy w plecy. Ale boli. No. Dobra, spisali nas. No i mamy teraz jechać już prawidłowo. No dobra, powiemy wam, bo będziecie pytać w komentarzach. Po prostu Szymuś troszeczkę płakał i go odpięliśmy. No i tutaj radiowóz przejeżdża obok nas po cywilnemu. No i zobaczyli, że Szymuś jest odpięty. Wtedy bo się sygnał. Po prostu podniósł. No i włączyli sygnał i nas sprowadzili tutaj na wyjazd z autostrady. Tu jest komisariat. Także za brak pasów u dziecka macie 90 euro. No nic, jedziemy dalej. Już nie będziemy z Szymusia odpinać. Odpoczynek we Francji koło Marsylii. Wchodzimy do przyczepy na herbatkę. Odkręciłem gaz. Cześć! Robimy herbatkę. Wiecie ile mamy stopni? 11,5. To widać? Przepraszam, Szymuśka. Ale mnie kopiesz. O, jaki mamy ładny dach w przyczepie. Zobaczcie, niebieskie niebo. Hej. Słuchajcie, właśnie byłem napełnić wodę, ale po tej stronie przyczepy jest parking i jest 5 policjantów, Kasia, z psem. Gościowie wyjęli wszystko z auta i szukali chyba narkotyków, także jest jakaś akcja tutaj za oknem. Nie będę filmował tego, bo nie chcę, żeby mnie zatrzymali, ale takie rzeczy się we Francji dzieją. Kasia mi odwzięła obiad ze wczoraj, więc posilmy się i herbatkę, także smacznego. O, właśnie tutaj, na tym parkingu była kontrola. Powiem wam, że się troszeczkę tak dziwnie czułem, oglądając tą kontrolę, bo wyjęli mu wszystkie pierzyny na dach samochodu, wszystkie kartony z bagażnika na ulicy, na drogę. No i ten pies wąchał cały samochód. Potem jak pies skończył wąchać, to policjanci przeszukiwali pod spodem, wczołgiwali się pod samochód. No naprawdę śmiesznie to wyglądało. Znaczy, pewnie nie śmiesznie, ale tak wiecie, poważnie. Jesteśmy po kolacji, właśnie mamy odjeżdżać, ale Szymuś nam wrzucił pieniążka do gniazda zapalniczki i zwarcie zrobił. I teraz ani GPS nie działa, ani Kasi przetwornica. Próbujemy to wyciągnąć. No, pieniądze wrzucił nam do gniazda zapalniczki. I to nie działa, i tutaj też jest gniazdo zapalniczki, też mi nie działa. No nic, trzeba to naprawić. Tankuję właśnie, ale jestem zdumiony, że we Francji jest takie tanie paliwo. Euro 58. Kasia, zobacz jakie tanie. Latem płaciliśmy euro 70, euro 80. A teraz w zimę jest taniutko, nie? Już druga stacja, czy nawet trzecia we Francji tak tanio. Hej, Szymuś. Co tam? Hej. Cieszymy się z taniego paliwa we Francji. Kasia walczy, rozebrała mi pół samochodu. Mój mechanik, kochany. Słuchajcie, chodzi o to, że ten pieniądz się tam zaklinował. Kasia, pokaż. Zaklinował się ten pieniądz i nie możemy go wyciągnąć. Jednego już wyciągnęliśmy, a drugi tak się zakleszczył, że... 5 groszy. 5 groszy. Ale załatwiło nas. Chociaż żeby to było euro, żebyśmy mieli jakąś satysfakcję z wyciągnięcia, a to 5 groszy tylko, Kasia. No. Szymon to zrobił i mówi, że to naprawi. Tu jest winowajca. Pomachaj, Szymuś. I udało się, proszę państwa, malutkim śrubokrętem. Postawiliśmy na pionowo, tak. I teraz zgrabne palce muszą wyciągnąć. Moje gitarowe palce wyciągnęły 5 groszy. Ja. Co, Ania? Nie chcę zobaczyć. Masz. To jest te 5 groszy. A odpniesz? Odepniesz, się mówi. Odepniesz. No pewnie. Zobaczcie, to już sunęło. Dobra, jak chcecie zobaczyć, jak skrzynia biegów wygląda w Ekstrze, to coś takiego. Nigdy nie chciałam, znaczy, skrzynia biegów, to jest drążek. Ta gałka, skrzynia biegów jest tam. Jest usadowiona. Dobrze, moi drodzy, wyczytałem, że bezpieczniki są w tym miejscu w Ekstrze. Trzeba to jakoś mocno pociągnąć. No co, ja mam to wyrwać? Nie potrafię. Dobra, wyjąłem taką tutaj klapkę. I teraz się otworzyło. I tutaj mamy bezpieczniki. I teraz F22. Tu jest F22.
i jedź tutaj bez narzędzi. Mam takie kombinerki i wyciągamy F22. Kasia, spalony jak nic. Tak? No, no nie wiem, czy wy to widzicie. Zobaczcie, spalony. Także od razu dziękuję Forum Vectra za pomoc. Jesteście super, już drugi raz mi pomogliście. Pokaż. Nie mam takich bezpieczników, mam same duże, więc idę kupić na stację. Jedzie Camperos z przyczepką. Tutaj są 2,50. No i się nauczyłem, że bonsoir to jest dobry wieczór, a au revoir, do widzenia. Bonsoir. Wymieniamy. Dlaczego masz w buzi telefon? No bo sobie nagrywam. Tutaj jest. Dobra, Kasia, zobacz, czy działa. Mamy zapłon, sprawdzamy. Działa. Działa? Bo tutaj się świeci. Aha, świeci się, dobra. Działa GPS, możemy jechać. Dziękujemy. Proszę. Minęła godzina od tankowania. Jeszcze nikt tam nie podjechał pod nasze stoisko, więc Kasi oddaję paragony. Proszę bardzo. A ja wam chcę pokazać, że ta przyczepa ma takie świetne lampki pomarańczowe i bardzo one są pomocne podczas skręcania. Jak gdzieś zawracam, to widzę tą lampkę i wiem, gdzie jest koniec przyczepy, jak jest na przykład gdzieś ciemno. Tak samo z tej strony. Bardzo pomocne te światła obrysowe boczne. Naprawdę super. W mojej tego nie ma. Witamy w Hiszpanii, proszę Państwa. Dotarliśmy. Przekroczyliśmy granicę. Teraz bierzemy hiszpański bilecik i lecimy hiszpańską autostradą. Do następnego vloga. Trzymajcie się.